Ja na tegorocznym kongresie powiedziałem o tym, że te zestawienia robi mi się z roku na rok coraz trudniej. 10 lat temu jednak robiło się trochę łatwiej, bo łatwiej było wskazać na konkretne wydarzenia i więcej było takiej pozytywnej energii wokół PR-u. Teraz ten PR istnieje w znacznie większym otoczeniu różnego rodzaju i zagrożeń, i takich bardzo niepozytywnych rzeczy, jak hejt i tak dalej. Kiedyś w zasadzie taka główna niepozytywna rzecz to był ten tak zwany czarny PR. Słusznie czy niesłusznie używany, ale ten termin był wówczas używany, a dzisiaj nagromadziło się wiele elementów, w tym taka dekoniunktura w branży PR-owskiej. Tak? Jeszcze 10 lat temu PR był bardzo modny, był kierunkiem, na który waliły tłumy, jeżeli chodzi o studia. Dziś sytuacja nie tylko nie jest tak pozytywna, ale jest wręcz odwrotna. Organizacje branżowe mają bardzo ważną rolę do odegrania i tę rolę bardzo mocno odgrywały w początkach, w pierwszej dekadzie na pewno, w pierwszych 15 latach funkcjonowania naszej branży. Także ta rola absolutnie jest niezbędna. Główna ta rola powinna polegać na mówieniu głosu branży w sprawach istotnych, w których branża funkcjonuje, a nie tylko dotyczących samej branży. To, co stanowiło siłę tych organizacji wcześniej też, że uczestniczyły w szerszym kontekście wielu elementów, które są nie tylko w regulowaniu naszej branży, ale także w tym, jak były regulowane stosunki między różnymi interesariuszami naszej branży. Także jest sporo rzeczy takich, które organizacje mają do zrobienia i trzymam kciuki, żeby tak się działo.